Bo o czym tutaj jest mowa? Mowa jest o tym, że w środku każdego z nas jest samoświadomość, która nie należy do nikogo. Jest obecność, jest stan naturalny, inteligencja, czysty potencjał życia, który nie jest określony wyłącznie formą, którego nie określa wyłącznie forma. Więc jeśli macie jakikolwiek problem z waszą formą, z formą cielesną, poprzez którą w życiu przychodzi żyć, czy to związaną z wyglądem, czy to związaną z emocjami, czy to związaną z myślami, to jeśli fundamentalnie wiecie, że to was nie opisuje i nie jest wami, tylko jest po prostu doświadczeniem, to jednocześnie wszystkie problemy, które ten umysł wymyśli, nie są rzeczywistymi problemami. I nie musicie się do tego przekonywać. Naturalnie wiecie, że te problemy nie są rzeczywiste. Innymi słowy, znikają od razu. One się tylko wydają. I wiecie, że wydają się dlatego, że ty jesteś. I możesz sobie nawet się nimi bawić, słuchać. Ale już może też jesteś zmęczony i ci się nie chce. Wiesz, dziękuję za to. Za tą też część już dziękuję. To jeszcze się trochę pobawię, bo mi się trochę podoba może. Wedle życzenia. Więc chodzi nam o takie rozpoznanie. Chodzi nam o takie rozpoznanie, którym to wy będziecie badać to, co jest tutaj mówione. Ale jest pytaniem o fundament, pytaniem o prawdę i nie o prawdę jako koncept, tylko prawdę o nas. Jak to brzmi w środku, powiedzcie? Brzmi jakoś znajomo, czy brzmi dziwnie? Dajcie mi jakiś feedback, proszę. Rezonuje. Rezonuje, o, super. Gdzieś rezonuje, gdzie indziej? Gdzieś indziej? Proszę? Bardzo znajome. Znajome w bardzo nieuchwytny sposób, a jednocześnie taki, w którym nie da się tego podważyć. Nikt nie wie jak, nie wie skąd, ale bardzo trudno jest to podważyć. Ale będziemy próbować i będziemy badać. I tutaj ważna jest wasza szczerość, kompletna uczciwość ze sobą. Uczciwość w tych pytaniach, uczciwość w tym badaniu, co jest przedmiotem tutaj wiary, a co jest dla nas faktem, że tak jest i inaczej być nie może? Tak pytanie ogólne z tego, co do tej pory powiedziałam. Czy macie jakieś pytanie tutaj jeszcze? Ale tak zupełnie serio, bo są może takie momenty, ja wiem, kiedy sama jeździłam na satsangi, to bywały takie momenty, czy takie zdania, czy takie stwierdzenia, które słyszałam, że coś się we mnie budziło, mówiło tak albo nie, albo chciałam coś pogłębić, chciałam się coś dowiedzieć. I czasem ten głos sama spychałam w dół. Mówiłam, dobra, Patrycja, nie wychylaj się. To nieważne. To nie ma sensu. A to ma największy sens i to jest bardzo ważne. Więc jeśli takie w tej chwili związane z czystym konceptem też, o którym powiedziałam, pytania macie, to zapraszam jeszcze przed przerwą.
Też mi, poczekaj, zbliżasz mi mikrofon. To spróbujmy się temu przyjrzeć, czyli masz... A co ci mówi o tym, że jesteś sklejona? Wejdź w ciało i powiedz, co ci mówi o tym, że jesteś sklejona? Na jakiej podstawie tak stwierdziłaś, że jesteś sklejona? Okej. Poczucie zagubienia w swoich emocjach. Jest samoświadomość poczucia zagubienia w emocjach. Po prostu. I prawdopodobnie do tego dołączone jest wyobrażenie, że powinno być inaczej. Wyobrażenie, że poczucie zagubienia jest niewystarczające, na przykład do przebudzenia się, do życia w ogóle, że coś jest nie tak z tym poczuciem zagubienia. Z niekomfortowym, powiedzmy w cudzysłowie, stanem emocjonalnym. Prawdopodobnie przyklejone jest do tego przekonanie, że to jest coś złego, niewystarczającego. Albo że w oświeconej świadomości takie rzeczy nie występują. Ale samoświadomość i obecność ma absolutnie każde doświadczenie, łącznie z tym, o którym mówisz, łącznie z wielkim zaciśnięciem i z zagubieniem emocjonalnym. Dziś jest w ten sposób, za chwilę będzie inaczej. To w ten sposób o tym mówisz, dlatego że nieświadomie identyfikujesz się z ciałem i umysłem. Co by było, gdybyś swoją identyfikację, albo może nawet nie identyfikację, ale gdybyś swoją uwagę przeniosła nie na to, co czujesz, co się w tej chwili przejawia, bo w każdym z nas teraz coś się przejawia, ale skąd czujesz i co jest samoświadome tego, ale również wszystkiego, każdej chwili twojego życia. I są takie momenty, w którym w ogóle jest ciężko cokolwiek stwierdzić, co czujesz. Więc twoje pytanie jest skierowane na to, co masz tu. Większość naszych pytań, będziecie mi zadawać pytanie na to, co mamy tu. A co my tutaj mamy? No mam swoje ciało, umysł, emocje, swoją historię. I cały ciężar jest położony tutaj i zastanawiamy się, co zrobić, żeby to wreszcie ułożyć. Żeby to wreszcie dobrze ułożyć na miejscu. Więc tutaj pogłaskamy, tu popracujemy, zrobimy jakieś rzeczy i wreszcie będzie dobrze. Ale to w ogóle nie jest o tym mowa. Kompletnie to nie jest pytanie o to. Bo wiesz co? Można się tym zajmować całe życie i nigdy nie znaleźć miejsca satysfakcji. Nigdy. Bo zawsze będzie coś do poprawienia, zawsze będzie coś do zrobienia. Zawsze coś wyskoczy z przeszłości, zawsze przyjdzie jakieś kolejne pragnienie i będziesz zajęta zawsze. Więc to pytanie jest, po pierwsze pokazuje, że jest trochę wiary w to, że jesteś ciałem i umysłem i że wierzysz, że coś jest z tym ciałem i umysłem nie tak. Ale spróbuj popatrzeć na to zupełnie inaczej. Odpuść sobie to ciało na moment. Odpuść sobie tą historię, odpuść sobie to, że doświadczasz dyskomfortu, ale ja wcale tego nie neguję, bo pewnie to jest fakt. Ale zadaj sobie pytanie, czym i skąd ja tak mam, skąd tak się czuję? Czym jest to, skąd czujesz, a nie to, co czujesz? To badanie tego zmienia totalnie perspektywę i zmienia kompletnie podejście. Bo tutaj będziemy produkować stany i będziemy wiecznie zajęci produkowaniem stanów i nie da się, naprawdę wielu próbowało, nie da się mieć non-stop cudownego stanu. Nie da się po prostu. Co chwilę może nam coś jednak wyskoczyć. I co wtedy? Porażka. Koniec. No nie da się. Nikomu się nie udało. Nie znam takiej jednej osoby na świecie, komu się udało. A jeśli mówi, że to prawda, to ściemnia najprawdopodobniej. Wejdź do bliższego domu, zobacz, że to nie jest prawda. Więc my tutaj nie zajmujemy się tym.
Zresztą wierzę, że zajmowałaś się w swoim życiu, tak jak każdy z nas tutaj. I pewnie raz to wychodzi, raz nie. A co się dzieje, kiedy zbadamy to coś? Skąd widać? Skąd czujemy? Po pierwsze, możesz sobie zadać pytanie, czy to skąd widać też ma tą historię? Też doświadcza ten też jest tym dyskomfortem? Czy też doświadczało jakiś moment temu komfortu również? Więc jest jakby poza tymi przeciwieństwami. Jest poza parą dobra i zła, poza parą przeciwieństw. Jest takie miejsce w nas, które jest wolne od przyjemności i od bólu. Jest takie miejsce w nas, w którym my nie musimy nic zmieniać, nic. I pytanie, co się stanie, kiedy to miejsce będziemy badać? Z pełni otwartym sercem, z dużą determinacją, kiedy to zbadamy. O tym jest satsang, o tym jest niedualność. Nie o tym, jak zmienić naszą rzeczywistość, jak ułożyć ten organizm. Wreszcie, tylko kim jesteśmy. Dobrze, to ja ci daję taki trik, w którym znokautujesz tą sytuację za każdym razem. Więc to się zaczyna dziać, a ty jesteś świadkiem tego, co umysł ci podpowiada, w jakie rejony cię zabiera i jesteś po prostu sama świadoma tego. Więc to jest po prostu uważność w danym momencie. Bo tak, my możemy wytrzymać, powiedzmy, okej, wytrzymałaś 2 minuty, tak? Wytrzymałaś 2 minuty tego badania, powiesz, tak, przez te 2 minuty, okej, no ale potem mój umysł robi to i robi tamto i robi tamto. No, potem przestałaś być samoświadoma, bo to ten sam umysł produkuje kolejną myśl. Więc jak usłyszysz następną myśl na ten temat, że to jest kolejny problem, to znowu wróć do samoświadomości. Przecież ja oglądam ten teatr. Kto ogląda ten teatr? Skąd ja widzę to? Zainteresuj się, zakochaj się i zaciekaw się tym, co widzisz. Jaki teatr tworzy nasz własny mózg? Natomiast no naprawdę niesamowite jest to, że my jesteśmy cały czas w przestrzeni, z której to widać. Więc po prostu odrobina dłużej zostań w tym badaniu. Bo to jest jedna, powiedzmy, poradziłaś sobie z jedną myślą, fajnie. No ale ta druga to jest taka już poważna. Ta druga to jest taka już prawdziwa, taka duża myśl. No ale to też jest myśl. A potem powiecie, no ale tak, no potem przecież przyszły takie emocje. To mi się przypomniało, tamto mi się przypomniało i w ogóle mi się zaczęło w brzuchu wszystko sklejać, w gardle i tak dalej. No ale to zaczekaj z tym. Organizm będzie szalał, po prostu będzie, wiesz, no nie będzie chciał wytrzymać tego badania. Ale ty wytrzymaj to badanie. I w pewnym momencie zobaczysz, że właśnie nasz organizm reaguje, ale samoświadomość jest. I kiedy wytrzymasz takie badania, będziesz wiedziała sama. Sama będziesz wiedziała, że masz dostęp do takiej siły, która jest większa niż każda emocja, niż każda myśl, niż każde zjawisko, niż każde zdarzenie. Jest w tobie takie miejsce, które jest fundamentalnie wolne od wszystkiego. Więc jak przychodzi ta panika, a sama bardzo dobrze wiem, bo nawet na takich medytacjach jak ta, kiedy zbliżałam się do tego, żeby badać, skąd przychodzą myśli, czy skąd przychodzą emocje, to ja się przez 15 minut trzęsłam ze strachu, albo więcej. I słyszałam w tamtym momencie myśli, nie no, po prostu jaki wstyd. Tyle ludzi się patrzy dookoła, w ogóle co za żenada, a ty się trzęsiesz, no weź przestań. I słyszałam, jakie to jest bez sensu i też słyszałam, w ogóle ta medytacja jest bez sensu. Jakie to jest nieludzkie. I w ogóle nie uwzględnia moich emocji. Nie daje mi do nich praw. No najróżniejsze rzeczy słyszałam. Wyprodukował je mój własny mózg. Ale wiesz co? Jednocześnie, kiedy ten organizm buntował się i krzyczał, wszystkie spazmy możliwe wpadł,
jednocześnie byłam cały czas samoświadoma, tak samo jak ty. Identycznie. I coś się zaczęło w środku zmieniać, bo zaczęłam rozumieć, aha, jest i to, i to. Jest krzyk tego organizmu, który ma swoje przyzwyczajenie, ma swoje nawyki, bo się tak uwarunkował po prostu. Nie mogło być inaczej. I jednocześnie jest samoświadomość. Pytanie właśnie, co będzie naszym Bogiem? Jeśli naszym Bogiem są nasze emocje, nasze myśli, no to czujemy się tak jak to, czym one są. A kiedy nie stawiamy przed sobą Bogiem, ponieważ sami nim jesteśmy w istocie, w czystym potencjale, i to nie na zasadzie przekonania, tylko na zasadzie tego, że wiemy, że każde zjawisko przechodzi z naszej percepcji, z nas. To nie, nawet nie musimy mieć żadnej dumy z tego powodu, bo nie ma czego być dumnym. Tak zawsze było. Ale czujemy wolność od tychże zjawisk. Po prostu. I nawet jeśli teraz czujesz to tak, nawet jeśli czujesz w tej chwili to tylko tak, to wystarczy do tego, żeby się obudzić i rozpoznać, że nie jesteśmy wyłącznie ciałem i umysłem. Wystarczy. I nawet jeśli ktoś z was czuje się fatalnie w tej chwili, tak szczerze, fatalnie w ogóle. I nawet jeśli gdzieś w głębi serca mówicie sobie, kurde, nie mogę już jej słuchać. No naprawdę, nie daję rady już jej słuchać. Po prostu w kółko to samo. No ile można? No w kółko to samo, no. Dziwne rzeczy? Czy nie dziwne? Co ona opowiada, ta Nitya? Boże. Lepiej już byś siedziała na tych wakacjach dłużej.